Tu mam wygranego z poprzedniego filmu z CSGO Skinsa, a jest nim Blue Skies. Gratulacje do tego mam Decimatora. No i będziesz miał teraz dodatkowo Fuel Injectora. Chyba, że nie masz subskrypcji publicznych. Masz, gratulacje, zgarnąłeś skina. Jeśli wy chcecie wygrać tego skina, który się da się w tym momencie na ekranie, kurwa, nie umiem się nawet wysłowić, to zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem, użyjcie kodu Sznycel na CSGO Skinsie. I co możecie napisać w komentarzu? Napiszcie w komentarzu, co dostaliście na Dzień Chłopaka, a jeśli nic nie dostaliście, no to po prostu napiszcie. Bo czasami też się tak zdarza, a my wysyłamy oczywiście skinka. Gratuluję wygranej uszny celinio na odcinku CSGO Skin z 30 września. No i co, jak wam nikt nie złożył życzeń, to ja wam złożę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka, który był chyba wczoraj albo przedwczoraj, zależy kiedy wleci ten film. To nie jest oczywiście nic gejowskiego, spokojnie, skin jest wysyłany. To są takie braterskie życzenia, jeśli można to tak nazwać. No i co? Oferta wymiany poszła. Skinek czeka na ciebie. Masz do wygrania te dwie piękne kosy o łącznej wartości 4200 zł. Każda złotówka wpłacona z kodem Sznycel na CSGO Skins, Case Hack czy GeForce Skins to jedna szansa na wygranie. Tak zwany los. Im więcej ich masz, tym większa szansa na twoją ewentualną wygraną. Wpłaty podsyłajcie mi na Discordzie w postaci nagrania w prywatnej wiadomości lub po prostu do mnie zadzwońcie. Pamiętaj, aby nagrać wpłatę od momentu wpisania kodu do momentu otrzymania balansu na stronie. Wyniki 12 października na live. Powodzenia! Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka pokażę bitwę mojego widza, który posłuży się skrzynkami z poprzedniego odcineczka. No i zobaczcie, ile się na zarobił. Bitwa za 7 stówek i zobaczcie, co tu spadnie. Mamy na starcie rękawiczki. 1200 zł. Jest zajebiście, bo już jest profit dwukrotny, nie? No i jeszcze trzy skrzynki są takie. Teraz było mega blisko, żeby coś spadło. Oczywiście tryb underdog, który oczywiście polecam do grania. Kolejne rękawiczki i nie ma szans praktycznie, że to jest przegrane, bo oni mają naprawdę mocne trafy. No i uwaga, łącznie zgarnął 700 zł. Ile? 2800 zł. No i ziomek podobno gra dalej, ale niestety muszę dodać filmik dzisiaj, więc nie wiem, czy pokażę kolejne oczywiście battle, a my przechodzimy do filmu, ale jak widzicie, to co polecam, oddaję. Więc korzystajcie. Siemanko, widzowie, witam w kolejnym odcinku na CSGO Skinsie. Dzisiaj sprawdzamy, czy skrzynka Gigabuły zrobi ze mnie milionera i możliwe, że porównamy sobie ją ze skrzynką Striking Ninja Case. No i wydamy na jedną 5000 zł i na drugą 5000. No i mam nadzieję, że coś trafimy. Wystawcie łapeczkę do góry i pamiętajcie, żeby dołączyć do konkursu, bo nadal aż mega to jest dziwne, że nie zostały wylosowane te skiny, więc dołączajcie 20 zł z kodem Sznycel, USP Kilkofilm oraz USP Nonuar, łącznie 300 zł do zgarnięcia. Już jest po 50 osób w konkursach, więc dołączajcie, bo rzadko kiedy tyle osób jest i jeszcze nie ma wygranego. No zobaczcie, tu przykładowo założyłem 6, 7 osoba wygrała, tu założyłem 9, 10 osoba wygrała. Więc ten konkurs trwa mega długo i to jest dla mnie mega dziwne, więc wpłacajcie, bo prawdopodobnie w przeciągu, myślę, 2 dni ktoś to wygra, więc naprawdę, naprawdę warto. No bo za 20 zł zgarnąć 200 czy 100 to jest naprawdę zarąbista kwota. No i co, przechodzimy do Gigabuły Case'a, a oczywiście będą wyższe wpłaty, tym szybciej będą kolejne. Tym szybciej będą kolejne co? Tym szybciej będą kolejne konkursiki tam. I droższe oczywiście, więc zacznijmy od Gigabuły Case'a. 1300 zł, 4 takie kliknięcia, więc możemy powoli polecieć. No i sprawdźmy, czy coś ciekawego tutaj wpadnie. Mam nadzieję, że ten karambit chociaż jeden nam wleci, bo jeśli by nie wpadł, to będzie naprawdę tragedia i stracimy 5000 kurwa złotych, nie? 107 zł, pierwszy traf. Jest karambit! Pięknie! Od 11 rano robimy kurwa remontadę na moim osiedlu. Oprócz tego nie wiem, czy słychać w ogóle w tle, co tam, coś tam, bo robię chodnik i nie mogę wyjechać swoim samochodem, więc jestem lekko wkurwiony i musimy się odbić dzisiaj na CSGO Skinsie za to. Jest na On Rider, jest Wildfire, nie powinno być źle. 320, szkoda, że nie ta nowa i tutaj też nie ten nowy kałaszek, to się w Faktoryniu, ani nawet nie ma, Minimal Wernet by był fajny i tutaj Faktorynia WUPA za 700, no i byłoby na zero, dobra. Jeszcze mamy jedną próbę z tego, co liczę. No i sprawdźmy. Czwarta. Czy tylko będzie jeden karambit? Niestety tak. Niestety tak. Tylko i wyłącznie jeden karambit wleciał. I łącznie z 5000 zł mamy 6000, więc jest 1000 do przodu. Sprzedamy coś za stówkę, żeby mieć 5000 na tamtą skrzyneczkę. No i zobaczmy, czy ta okaże się trafna. I może Icarus Film nam spadnie, bo jeszcze tego nie było. Ale czy ta skrzynka jest tak opłacalna w porównaniu do tamtej? Zaraz się okaże. Bo tu najdroższy skin kosztuje 2 koła, nie? A tam ręka, tam znaczy się kosa kosztuje 5, no ale za to jest tylko jeden item drogi, a tutaj jest kilka, więc zobaczmy. To mamy 20% szans na profit około. Nawet bym powiedział, że 25% szans. I 1400 kosztuje nas jeden rzut. Nie ma nic. Drugi rzut.
Jest Bowie Knife, jest dobrze, powinien być profit fajny. I zostaje nam jeszcze na jedno takie otworzenie, albo na dwa, więc zróbmy teraz za 481. Może pojedyncze wpadnie Icarus Fear, kto wie? No, CZK Taktika, kurwa, ma za złotówkę pewnie. Za dwa. Nawet za cztery. No i trzy ostatnie. Pokażcie jaja. 6000 mieliśmy z tamtej skrzynki, a z tej będziemy mieli Icarus Fear, proszę, dobra. Jest Icarus Fear, nie ma tragedii. Dwa mocne trafy i zobaczmy ile mamy. 11. 165 plus 200, czyli z tej zarobiliśmy 5300 około. Więc 300 zł do przodu, nie ma tragedii. No i teraz to co najważniejsze i to co wy lubicie najbardziej, to jest za 3300 jakaś fajna bitwa. Zobaczmy czy to by siadł, jakbym wbił na ostatniego, bo tu bym jeszcze zdążył, na rozco miejsce. Dobra, z pierwszego shit. Najwięcej bym trafił. I z drugiego. Dobrze nie wbijałem. Dobrze nie wbijałem, bo bym tego nie wygrał, chyba że na trzecie miejsce. Dobra, robimy to co chcieliśmy, czyli bitwa na trzech, albo na czterech, na czterech na underdogu i na początku zróbmy tańszą i później w razie droższą. Trzy takie skrzynki gabuły oraz trzy skrzyneczki Striking Ninja Case'a, tak na dobry start 3000 wleci. No i zobaczmy nasze szczęście, miało być underdog, bo wygraliśmy na underdogu, więc pod rząd lecimy na underdogu, mam nadzieję, że siądzie dwa razy z rzędu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Nagrywa się, wszystko się. Zobaczmy. Dobra, witam serdecznie. Wszystkich widzów Sztycelinio. Rośniemy, widzowie, kurwa, w siłę. 25 tysięcy. Subów już mamy. Mam nadzieję, że do końca roku wbijemy 30 koła. Łapkujcie, udostępniajcie te filmiki, bo naprawdę ja dużo rozdaję i chcę rozrosnąć się na was w zasadzie w Accessa, nie? Chciałbym osiągnąć tyle subskrypcji, co on i takie wyświetlenia i mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. Ja pierdolę. I był w poprzednim... W poprzednim ustawieniu był zwykły tryb. A zmieniłem na underdoga i chuj, jest karambi slotter za 6 koła. Jest jeszcze Case Harden. Kolejny. No kurwa, byłaby ładna wygrana na zwykłym trybie. I są rękawiczki. I jest Case Harden kolejny dla mnie. 12 tysięcy złotych. No i co widzowie? Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Jeszcze spróbuję tą jedną. Zaryzykuję. Może odda power up case'ik. Ja pierdolę, no co tu leci? Nie może się tak skończyć ten odcinek. Trzech graczy, underdog, za siódemkę. Takiej bitwy jeszcze kurwa nie grali. 10 tych. I tych trochę mniej, bo tu są gorsze trafy. Dobra, zróbmy tak i czekajcie. W nowej przeglądarce na szybkości wbiję, wymienię te punkty, powinno mi je być stać. 2, 1, 9, 1, 5. Przedaj i 50 tysięcy, zobaczymy czy nas będzie stać. 45 zł. 6, 8, 3, 9, no nie, braknie kurwa dosłownie 20 zł. Sprzedam tą meczkę i będzie mi stać. No nie, wyszedłem i od nowa będę musiał otworzyć bitwę. Dobra, zrobimy od nowa. Ale tak czy siak, 3 graczy, underdog. I teraz będzie naprawdę grubo. Teraz będzie naprawdę grubo, więc szykujcie się widzowie. Mam nadzieję, że to wygram. I co? Niech się dzieje, wola nieba i chuj. Proszę, żeby mi oddało. Rosso i tutaj był Emilie, nas rozpierdoli, więc mam nadzieję, że teraz nas nie ogra. Nie ma Rosso do Isamu, bo zazwyczaj to był ulubiony duet. No i sprawdźmy. Jest na starcie non-rider. Za dwie paki. Nie jest źle. Mam nadzieję, że zaraz spadnie jakiś karambit po prawej. Oby tylko nie dla mnie. Mi nie dawaj kurwa karambita. Na razie bezowocnie. Ale jeszcze jest 7 takich skrzyneczek. Więc mam nadzieję, że jakiś karambit chociaż jeden spadnie po prawej stronie. Byłoby fajnie. Na razie tylko awupa za 700, ale dobre i to. 750 zł padło. Jest karambit dla Emilii, jest zajebiście. Teraz i samu przypierdol coś takiego samego najlepiej. Jest USP za stówę? Za stówę. No jest różnica 1100 zł, nie? Niby dużo, ale rękawiczki takie jedne i już jestem na zero z Isamu. Ale mam nadzieję, że mi nie spadnie nic takiego. Jest karambi drugi! Proszę, kurwa, to będzie moje! To będzie dobra bitwa, widzowie! To będzie naprawdę dobra bitwa, jeśli mi nie spadnie teraz karambit. Bo z tamtych nie ma szans, żebym to odbił. Bym musiał 3 razy z rzędu trafić najdroższego skina. No i dziękuję, bitwa jest moja, zobaczmy ile wygramy, to już jest pewne, że my wygraliśmy dwa karambity z lotery.
Ja je zalokuję, bo możliwe, że kolejny konkurs na wpłaty będzie właśnie na takiego Karambita Slotera, jeśli będą naprawdę duże. Więc wpłacajcie z kodikiem Szycer, wysyłajcie mi wpłaty, a na pewno wam to wyjdzie owocnie, bo możliwe, że w kolejnym odcinku, znaczy nie w kolejnym odcinku, tylko w kolejnym konkursie będzie Karambit Sloter do wygrania. Aktualnie na wpłaty jest do wygrania Flip Knife Doppler za 2700 oraz Huntsman Knife Marble Face za 1600, więc łącznie 4200-4300 zł. Wpłacajcie z kodem Szycer na CSGO Skinsa, nagrywajcie cały proces wpłaty i wysyłajcie, a będziecie zganiać kurwa takie nagrody jak ja. Ja lokuję te dwa karambity, bo możliwe, że one mi się przydadzą. No i resztę możemy sprzedać. Mamy 6000 zł na kolejny odcinek. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, wpłacając kodem Szycer, naprawdę super nagrody są do zgarnięcia. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego, widzowie. Trzymajcie się. I na koniec, na pożegnanie, Barrel Bash Case. Do następnego, trzymajcie się. Hej! It's okay to be gay. Oczywiście żartuję. Nie bądźcie gejami. A jeśli chcesz kupić skiny taniej niż na Steamie, to mam dla ciebie idealną ofertę z kodem Szycer na PiratesWapie. Jesteś w stanie przykładowo za 700 zł kupić kosę wartą ponad 1100 zł na Steamie. Tu wpisujesz mój kodzik. Dodatkowo do pierwszych trzech wymian dostajesz 10 dolarów bonusu. Pamiętaj, że również możesz sprzedać w tej zakładce swoje skiny legitnie. Dostaniesz oczywiście je na wybraną oczywiście metodę płatności. No i co? PiratesWap, kod Szycer, link w opisie. Zachęcam cię do korzystania.